Dzień dobry. Znajdujemy się w salonie Ford Store Eurocar Gdynia, jedynym salonie Ford Store w Polsce Północnej. Ja nazywam się Mateusz Krawczyk, jestem doradcą klienta Ford Store i zaraz pokażę Państwu całkowicie nowy model nowego Forda. Ford EcoSport to całkowita nowość w segmencie SUV, w segmencie B. Samochód zbudowany na płycie podłogowej nowej Fiesty, tak jak widać delikatnie podwyższony, czyli to, czego klienci w obecnych czasach poszukują najbardziej. W aucie możemy wyróżnić dwa silniki głównie. Silnik 1.0 benzynowy w trzech wariantach mocowych, 100-konny, 125-konny oraz 140-konny. Oraz diesel 1.5, 100-konny oraz 120-konny. Co ciekawe, z silnikiem benzynowym 1.0 125-konnym auto możemy zakupić ze 6-biegową skrzynią automatyczną. W silniku 1.5 EcoBlue nowej konstrukcji Forda, oczywiście mówimy tu o silniku diesla, możemy zastosować również inteligentny napęd na 4 koła Intelligent All-Wheel Drive. Nowy SUV z rodziny Forda produkowany jest w czterech wersjach wyposażeniowych. Pierwsza, wersja Trend, podstawowa wersja wyposażenia. Druga, Navi Edition, w której już uświadczymy większej ilości wyposażeń dodatkowych. Już mamy nawigację, już mamy czujniki parkowania. Trzecia wersja to wersja Titanium, już można powiedzieć wysoko wyposażona wersja, półskórzana tapicerka, felgi aluminiowe, chromowane wstawki. No i ostatnia wersja, którą widzimy za mną, to wersja ST-Line, czyli o bardzo już sportowym charakterze. Sportowe zderzaki, sportowe progi, większe koła, 17-calowe w tym przypadku, możemy nawet 18-calowe koła do tego samochodu sobie zamontować. No i oczywiście wnętrze. Sportowa, ścięta kierownica, czerwone przeszycia. Te elementy na pewno zwrócą uwagę klientów o bardziej sportowym zacięciu. Samochód w podstawowej wersji wyposażenia zaczyna się od 59 900 zł brutto. Wracając do stylistyki, warto wspomnieć, że auto jest sporo większe od swojej mniejszej siostry w postaci Fiesty, co zdecydowanie wpływa nam na jeszcze lepszą widoczność podczas jazdy, szczególnie miejskiej. Ciekawostką w nowym Fordzie EcoSport jest zdecydowanie możliwość zamontowania koła zapasowego pełnowymiarowego na tylnej klapie bagażnika. Ciekawą rzeczą również jest sposób otwierania. Proszę spojrzeć, klapa otwiera się nie do góry, a w bok, otwierając nam bagażnik o pojemności 356 litrów. Co należy zwrócić uwagę w nowym Fordzie EcoSport, to przede wszystkim ilość miejsca w samochodzie. Tutaj naprawdę trzeba powiedzieć sobie, że auto dużo urosło w porównaniu do jakby bazy, na której budowany został samochód, czyli nowej Fiesty. Auto naprawdę dużo miejsca dla kierowcy, dla pasażera, również dla pasażerów na tylnej kanapie, także tego miejsca naprawdę mamy
tej przestrzeni mamy sporo. Takie rzeczy oczywiście standardowe we wszystkich modelach Forda, czyli oczywiście jakość prowadzenia samochodu, wyciszenie wnętrza, no tutaj jakby o tym nie trzeba wspominać, to każdy z użytkowników wie. Jeżeli ktoś chce się przekonać, oczywiście zapraszamy do nas na jazdę próbną. Także te elementy zdecydowanie przemawiają na plus tego samochodu. To, co również warto wspomnieć przy okazji Forda EcoSport, to silniki. Silniki technologii EcoBoost, benzynowe, turbodoładowane, flagowe, można powiedzieć, w koncernie Forda, ponieważ silnik zdobywał sześciokrotnie już nagrodę za silnik roku. Auto naprawdę przy takich gabarytach, już większych nawet od Fiesty, czyli w przypadku właśnie EcoSporta, naprawdę rewelacyjnie się spisuje. Tutaj można powiedzieć, że ten samochód no nie ma żadnego problemu z wyprzedzaniem, z jakimś dynamiczniejszym ruszeniem ze świateł. Także co tutaj jest bardzo ważne. No i również rewanżuje się tutaj bardzo, bardzo dobrym wynikiem spalania. Mamy tutaj spalanie na wysokości 6-6,5 litra w cyklu miejskim. Oczywiście zależy to od stylu jazdy użytkownika, natomiast naprawdę to są bardzo dobre wyniki spalania. Oczywiście zapraszam wszystkich do naszego salonu na jazdę próbną. Na pewno chętnie się z Państwem przyjedziemy właśnie nowym Fordem EcoSport.